Napoleon Hill powiedział kiedyś, że jeśli nie możesz robić wielkich rzeczy, to po prostu rób małe rzeczy, ale w wielki sposób. Podróże na rowerze to doskonały przykład tego, jak takie małe podróże mogą przynieść wielkie zadowolenie i satysfakcję. To oczywiste, że nie każdy może wyruszyć w pełną wyprawę rowerową przez kontynenty, ale podróżowanie na rowerze na mniejszą skalę może być równie ekscytujące i satysfakcjonujące. Dlatego zapraszam Ciebie, żebyś wygodnie usiadł i przeżył razem ze mną tą małą podróż. Ta 4-dniowa wyprawa zaczęła się dla mnie w czwartek, kiedy wsiadłem na rower i przejechałem 74 km nad miejsce biwaku nad rzeką Wdą za Kościerzyną. Mój zapakowany po brzegi Marin i Casio sprawdził się tam wyśmienicie, no i dojechałem tam około godziny 19 i na miejsce biwaku wjechałem razem z zachodzącym słońcem. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I. Mój zestaw hamakowy rozkłada się dosłownie chwilę, więc po paru minutach mój leśny dom wisiał już pomiędzy drzewami. Na miejscu czekali na mnie Johnny i Jerzy, a następnego dnia dojechał do nas Rafał. Był bardzo suchy i gorący dzień, więc od razu, gdy tylko miałem do tego okazję, skoczyłem do pobliskiej rzeki, bo byliśmy bardzo blisko niej, a byłem cały zakorzony i taka woda okazała się czymś cudownie odświeżającym. Niestety tam, gdzie wilgoć, tam też są wszelkiego rodzaju latający krwiopijcy. I po szybkiej kolacji uciekłem od nich do hamaka z moskitierą, który okazał się wspaniałą barierą od tego latającego paskudztwa. Piątek przywitał nas bardzo serdecznie ciepłem i bezchmurnym niebem. Co prawda gdzieniegdzie pojawiały się jakieś ciemne chmury, ale żadna z nich nie przeszkodziła nam w spływie, który mieliśmy zaplanowany na ten dzień. Po szybkim śniadaniu i zaplanowaniu trasy przez Jerzego zapakowaliśmy rowery. Ja z zaskoczeniem podziwiałem to, jak bardzo mój rower był zakurzony przez tamtą trasę, a potem pojechaliśmy na miejsce, w którym spotkaliśmy się już z Rafałem. Ciekawym elementem podróżowania na rowerze jest na przykład możliwość bliskiego kontaktu z lokalnymi społecznościami. Podczas podróży samochodem czy pociągiem często mijamy miejsca i ludzi bez żadnej interakcji, a na rowerze jesteśmy bardziej dostępni i widoczni dla innych. Kontakt z ludźmi jest bardzo łatwy, a tutaj dostaliśmy wykład, dlaczego psy na wiosce nas atakują. Po bardzo przyjaznym ciał pojechaliśmy już na miejsce, gdzie zwodowaliśmy nasze packrafty. Na naszych rowerach przywieźliśmy tam dwa rafty MSR, jeden Amfibio i jeden Pinpack, czyli ten, na którym ja płynąłem. Ja będę pierwszy raz pakował rower na rafta, więc Jerzy, ty to jesteś specjalistą, to pomożesz, nie? Będzie dobrze.
Po napompowaniu i przyczepieniu naszych rowerów i bagażu, przyszedł czas na to, żeby zwodować rafty. O, no dobra. To nie było takie ciężkie, jakby się mogło wydawać, dlatego po chwili już wszyscy dzielnie płynęliśmy w dół. W niektórych miejscach przez niski stan rzeki i też jej szerokość po prostu musieliśmy wyjść z pakraftów i przejść się kawałek po rzece, żeby dalej cieszyć się już jej głębszym nurtem. Co jakiś czas czekały na nas przeszkody, na przykład jeziora, po których pływanie pakraftem nie należy do najżwawszych, albo inne, m.in. zwalone drzewa, wystające kamienie, albo właśnie takie mostki. Na szczęście nie było tak źle i w przeciwieństwie do mijających nas kajaków, nie zaliczyliśmy żadnej wywrotki. I co, jak tam idzie? Droga to nie tylko dystans, który pokonujemy. Droga sama w sobie jest często niedoceniana w podróży, ponieważ kiedy jesteśmy skoncentrowani tylko i wyłącznie na dotarciu do celu, to często zdarza się, że zapominamy docenić piękno i bogactwo doświadczeń, które oferuje nam podróżowanie. Droga sama w sobie może być pełna niespodzianek i nieoczekiwanych odkryć. Przykładem może być krajobraz, który mijamy po drodze, albo małe, urokliwe stworzonka, których nie moglibyśmy zobaczyć w innej sytuacji. Po jakimś czasie Johnny i Jerzy zeszli na ląd w poszukiwaniu smażonej rybki, a my z Rafałem czuliśmy dalej niedosyt i postanowiliśmy płynąć dalej, tak aby po obiedzie spotkać się z resztą na miejscu, które wybraliśmy na biwak. Po dotarciu do miejsca, w którym rzeka krzyżowała się ze szlakiem, Rafał nadal czuł niedosyt i popłynął przez jezioro na miejsce biwaku, a ja wróciłem z powrotem na dwa kółka.
Kiedy po paru minutach mój rower był gotowy do dalszej drogi, to przypadkowo okazało się, że Johnny i Jerzy w tym samym czasie przejeżdżali przez to miejsce, w którym ja przygotowywałem się do dalszej trasy. I razem pojechaliśmy już na miejsce, gdzie czekał na nas Rafał. I znowu mój leśny dom był gotowy po paru chwilach. Taki dobrze zaprojektowany i skomponowany system hamakowy bardzo ułatwia taką obozową rutynę. I dzięki temu ja swój zestaw jestem w stanie rozwieścić w mniej niż 2 minuty. I dlatego mam czas na to co najprzyjemniejsze, czyli na odpoczynek i podziwianie widoków. Wieczorem dojechał do nas Konrad i po dyskusjach na temat rowerów zadbał o ognisko, przy którym opowiadaliśmy sobie różne historie z naszego życia i spędziliśmy przy nim resztę wieczora. Jakiś biologiczny bajzel, nie? Coś tam po lodzie, więc nie ma drzewa, nie ma niczego, tak? To jest pustka. Ej, był śnieg? Kiedy już prawie wszyscy poszli spać, ja skorzystałem z okazji do tego, żeby przetestować swoją nową latarkę True Night Catapult Mini. Jestem zachwycony, jak taki maluch potrafi mocno świecić. Kiedy po raz pierwszy odpaliłem tą latarkę, to moje skojarzenie było takie, że trzymam turbo doładowany miecz świetlny. Dystans, jaki potrafi oświetlić ta latarka, to nawet 600 metrów. Od dawna szukałem jakiegoś szperacza o kompaktowych rozmiarach, więc to jest totalny strzał w dziesiątkę. Ta latarka ma też tryb świetlik, który pozwala na oświetlenie mocą pół lumena. Co ciekawe, kiedy używałem tego trybu, oświetlając sobie trawę, to nagle w trawie zaświeciły się takie mikrożaróweczki właśnie prawdziwych świetlików. Ku naszemu zaskoczeniu ta noc skończyła się naprawdę szybko, ponieważ chwilę po świcie po prostu zaczęło padać i większość z nas musiała rozwiesić swoje tarpy. Co się stało, Konradzie? Ideo hańby. No, taka prawda, nie chciało mi się wieczorem. Dalej jestem przekonany, że w ogóle nie trzeba. Ale... Zaraz przejdzie pewnie. A w ogóle i tak bym się obudził, bo by mi się chciało sikać i tak. Ale wcale tak szybko nie przeszło. I już pod tarpami zasypialiśmy dalej w akompaniamencie kropli, które się rozbijały o nasze dachy. Dalsza część poranka przywitała nas z przyjemnym chłodem po deszczu. Niektórzy zaczęli się już pakować, a inni jeszcze dosypiali to, co stracili na rozkładaniu swojego dachu. Poranne słońce pozwoliło mi wysuszyć ubrania, które uprałem sobie dzień wcześniej, i naładować telefon. Potem przyszedł czas na poranną kąpiel w jeziorze, filtrowanie tak zwanej jezioranki, potem śniadanie i powolne zbieranie się w drogę. Jest to naprawdę przyjemna, wypoczynkowa rutyna obozowa. Warto też zauważyć, że taki czas, który spędzamy na powolnej rutynie obozowej, absolutnie nie jest czasem straconym. Bo to właśnie często takie momenty, na przykład wspólne siedzenie podczas śniadania i dyskusje, to one pozostają z nami na zawsze, dostarczając nam radości albo inspiracji. Wszelkie trudności czy przeszkody, o których wtedy sobie opowiadamy, stają się bardzo cennymi lekcjami albo też szansą do nauki.
Po tym całkiem leniwym poranku zapakowaliśmy swoje rzeczy, przefiltrowaliśmy wodę i ruszyliśmy dalej w przepiękną trasę dookoła jeziora w Dzydze. Kiedy jedziesz na rowerze, to nie tylko masz możliwość odkrywania nowych miejsc, ale przede wszystkim możesz je poznać z bliska. Kiedy zwolnisz tempo i niejako zatopisz się w otoczeniu, to odkryjesz nowe ścieżki, malownicze krajobrazy albo ukierunkowane trasy, które nie są dostępne dla większości pojazdów. A jeżeli potrafisz patrzeć, to na pewno dostrzeżesz piękno drobnych detali, które często umykają naszej uwadze podczas jazdy samochodem albo innymi środkami transportu. Będąc w takim miejscu, nie mogliśmy oczywiście ominąć smażalni ryb i tak po chwili trzy sandacze z frytkami wylądowały w naszych brzuchach. Konrad oczywiście jadł swoją dziwną osiankę z masłem orzechowym, która wyglądała ciekawie. Trasa dookoła jeziora w Dzydze miała około 50 km i wróciliśmy po prostu na to samo miejsce, w którym nocowaliśmy dzień wcześniej. Wyjątkowo mało gadam o tym filmie, więc dzisiaj tylko powiem, że jest 21, a ja idę spać, bo już mnie trochę zmuliło. Dzisiejszy dzień był dosyć męczący dla mnie i zrobiło się dosyć zimno i czułem takie, jak już się kąpałem tutaj w jeziorze, że mnie po prostu dreszcze przychodzą, więc wszedłem do śpiwora, zrobiłem sobie herbatę i chyba zaraz zasnę. A widok też mam ładny, bo tam zaraz w tym miejscu, gdzie widać cień mojego palca, tu już się zaczyna jezioro, tu też widać jego błękit. Tu mam najfajniejszy hotel z najpiękniejszym widokiem. W tym miejscu tutaj mam już od razu przygotowany panel solarny na to, żeby pierwsze promienie słońca, które już tutaj mnie przywitają jutrzejszego dnia, od razu wyprodukowały mi troszeczkę miliamperogodzin do powerbanka, który tam już w środku sobie czeka na to, żeby go naładować. Także do zobaczenia jutro i zobaczcie, jak sobie radzę jutro w podróży powrotnej do domu. Ale masz pizza. Puchnięte od meszek. To trzymajcie się. Fajnie, że przyjechaliście. Na razie. Hejo. Chłopacy jechali 20 km około do samochodu i ruszają do Warszawy. Konrad Nycz wczoraj pojechał też już nad domek nad morzem gdzieś, więc ja już teraz jestem tutaj totalnie sam i zaraz się będę pakował, bo trochę tego jednak tych rzeczy tutaj mam. Packraft, rzeczy do spania, jedzenie, akcesoria do filmowania. Dużo rzeczy wożę w Czestrigu i na przykład w tym Czestrigu mam drona, który jest dostępny. Tu jest aparatura. Tutaj mam zapasową baterię do tego drona. Wszystko tutaj sobie na klacie wisi. Mam bardzo łatwy do tego dostęp.
No i też mam tutaj przez Trigo taką kamerkę, to jest DJI Action 2. Bardzo fajna konstrukcja, to jest taki uchwyt, który wsadzam do buzi, żeby mieć taką perspektywę point of view, czyli z pierwszej osoby, tak jakbyście moimi oczami. I bardzo dużo filmików będzie z tego właśnie urządzenia. Ja się jeszcze chwilę tutaj porozkoszuję tą atmosferą, bo jest cudownie. Pójdę się pewnie jeszcze wykąpać do jeziora, żeby z tego skorzystać, jak się fajnie odświeżyć przed jazdą, i ruszam w dalszą drogę. No a jeżeli byście chcieli jechać też w podobne miejsce, to śmiało piszcie, to mogę wam wysłać link do tej lokalizacji, bo ona jest dostępna, jest za darmo, jest miejsce na namioty, bo jest płasko, i też jest miejsce na hamaki, bo jest pełno takich fajnych drzew, które są idealne właśnie pod hamak. No i tutaj jest też fajne wejście do wody, więc można sobie albo łódeczką przypłynąć, albo po prostu jak tutaj będziecie, to się kąpać do woli, co ja też zaraz zresztą zrobię. No i właśnie w ten sposób ten hamak już jest przygotowany do następnej wyprawy. Rozwieszam sobie w krążku piwnicy, żeby ten puk się fajnie rozprężał. Potem po prostu tylko pakuję to i do następnego wyjścia. I w taki sposób zapakowany hamak w larwie, czyli takim pokrowcu do wszystkiego, pakuję do tej torby jackpacka. I tu jest całe moje spanko, oprócz heksa. I tak to właśnie mniej więcej wygląda po zapakowaniu całego sprzętu. 17 litrów wiosła, worek na śmieci, krzesełko, sandały, frame pack. Tam mam podłogę, jakieś tam ciuchy brudne i tak dalej. No i dwa worki. Summit Ultra Steel na koszykach Black Pearl. Tutaj jest Packraft frame, front pack, top pick front loader 8 litrów, głośniczek, aparat. Tak sobie właśnie jadę z powrotem. 65 km. Przez te 4 dni przejechałem około 200 km i przepłynąłem 15 km packraftem. Czy to dużo? Oceńcie sami i dajcie znać w komentarzu, czy wam podobała się taka forma przygody.